Cześć moi drodzy, witam Was na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek, które stoją za mną. Są to słuchawki Genius Lihas. Słuchawki, które możemy kupić już za 80 zł. Czyli słuchawki budżetowe, niedrogie. W tej recenzji dokładnie się im przyjrzymy. Powiem Wam o ich wadach, zaletach oraz zrobimy sobie też test mikrofonu. Zapraszam Was do oglądania. Ok, zrobimy sobie teraz test mikrofonu słuchawek Genius Lihas. Nagrywać będę na takich standardowych ustawieniach przy pomocy zintegrowanego układu wbudowanego na płytę główną Realtek'a bez żadnych ulepszeń. Ten dźwięk z mikrofonu można jeszcze poprawić poprzez powłączanie opcji programowych typu redukcja szumów itd., ale będziemy nagrywać ten dźwięk na surowo. Nagrywanie jest w tym momencie już włączone. W tej chwili dobiegający do Was dźwięk jest rejestrowany właśnie przez ten mikrofon. Możemy jeszcze troszeczkę poeksperymentować. Przesunę go troszkę bliżej, zobaczymy jak teraz to wyjdzie. Odsunę także troszeczkę dalej od ust. I cały czas na bieżąco możecie słuchać jakości, czystości dźwięku płynącego z tego mikrofonu. Ok, myślę, że w tym momencie już mamy pogląd, jak nagrywa mikrofon tych słuchawek. Moi drodzy, jeszcze kilka słów co do wygody noszenia tych słuchawek. Widzicie, słuchawki w tej chwili są jeszcze bez wyciągniętych tych regulacji. Zobaczcie, jak szeroki jest rozstaw. Dlatego wnioskuję, że te słuchawki są świetne po prostu dla graczy potężnie zbudowanych. Natomiast w tej chwili wyglądają tak. Jeśli je rozciągniemy maksymalnie, mają aż taki rozstaw. Więc jeśli chodzi o to, myślę, że regulacja jest nawet troszeczkę przesadzona, jeśli chodzi o rozmiar, ponieważ chyba nie spotyka się ludzi z aż tak dużymi głowami. Natomiast jak to się ma do wygody? Właśnie przez to, że jest taka konstrukcja, to siła z tego pałąka troszeczkę idzie na nauszniki. Ale jak widzicie, nauszniki też mają dość fajne gąbki. Spotkałem się ze słuchawkami, oczywiście z dużo droższymi, gdzie ta gąbka była bardziej miękka, bardziej taka przyjemna dla głowy, dla ucha. Natomiast tutaj ta gąbka jest niezłej jakości, ale nie jest to jakość rewelacyjna. Także ta skóra, którym jest to obite, jest ok, ale po pewnym czasie uszy potrafią się spocić w tych słuchawkach. Górny pałąk, jak widzicie, nie ma on żadnej gąbki, jest to tylko kawałek takiej miękkiej gumy. No ale jest to guma, dlatego jeśli sobie je założymy i używamy przez jakiś czas, możemy czuć lekki nacisk w tym miejscu. Natomiast nie jest to jakiś nacisk tak silny, żeby spowodował ból głowy. I generalnie jak na słuchawki za 80 zł, to ten komfort noszenia nie jest zły. Owszem, spotkałem się z lepszymi, wygodniejszymi słuchawkami, ale na ogół też były sporo droższe. Natomiast do rozgrywek takich 1-2 godzinnych te słuchawki w zupełności wystarczają. Też zdarzało mi się obejrzeć na przykład film, podłączałem sobie je pod telewizor i sprawdzały się naprawdę nieźle. Poza tym jest jeszcze ta fajna opcja ze ściszaniem jednego nausznika bądź drugiego. I to jest faktycznie fajne, ponieważ jeśli oglądałem sobie film w telewizji, żona coś do mnie mówiła, ściszałem sobie jednocześnie w jednej słuchawce, słyszałem film, mogłem sobie spokojnie oglądać, a też słyszałem, co do mnie mówi. Tak więc zastosowanie dla tej opcji można znaleźć. Nie jest to często spotykana opcja w słuchawkach, ale jest całkiem, myślę, przemyślana. A co do mikrofonu, jakoś słyszeliście, myślę, że jest całkiem niezły. Nie jest odczepiany, ale możemy go sobie w każdej chwili po prostu odgiąć, za bardzo nie przeszkadza. Pod tym względem jest ok. Jeszcze może troszkę na temat wykonania samych słuchawek. Jak widzicie, jest to seria GX Gaming, czyli między innymi klawiatura Manticore, czy najnowsza myszka Genius Gila, też należą do tej serii. Charakterystyczny Scorpion, jest tutaj to zrobione takim błyszczącym plastikiem na matowym plastiku, na tych nausznikach. Jakość tego całego plastiku jest niezła, ponieważ słuchawki, jak zauważyliście, nie skrzypią, regulują się dość mocno, ponieważ tak, możemy je otworzyć aż w ten sposób. Same nauszniki ruszają się aż w taki sposób i całe słuchawki możemy złożyć na przykład do podróży w coś takiego. Jak pracują regulacje,
Tak to wygląda. Są troszeczkę głośne, ale wyregulować słuchawki idzie precyzyjnie. Zobaczcie. Zakleszczają się w odpowiednim miejscu. Jeśli sobie odpowiednio ustawimy, to na pewno to tam przy byle dotknięciu nam się nie złoży. Tak więc plus za niezłą jakość materiałów i za fakt, że te słuchawki nie skrzypią, ponieważ nawet sporo droższe konstrukcje pod tym względem czasami okazywały się bardzo hałaśliwe. Do czego można się doczepić? No właśnie do tego, że słuchawki potrafią czasami cisnąć przy dłuższych rozgrywkach i do tego, że te gąbki mogłyby być troszeczkę bardziej miękkie. Natomiast co do samego dźwięku. Dźwięk w tych słuchawkach jest poprawny. Jest przyzwoity, ale niestety nic więcej. Przetworniki w tych słuchawkach są to prawda 50 mm średnicy, natomiast pasmo przenoszenia jest takie standardowe od 20 Hz do 20 kHz. Dynamika jest ok. Słuchawki grają dość głośno, natomiast jeśli chodzi o czystość tej muzyki w porównaniu ze słuchawkami takimi z wyższej półki, to nie jest już tak rewelacyjnie. Konstrukcja tych przetworników jest półotwarta, dlatego producent chwalił się na stronie, na opakowaniu, że te słuchawki dają naprawdę niezły bas. No i faktycznie tak jest. Bas jak na słuchawki z tej półki cenowej jest naprawdę przyzwoity. Tony średnie i wysokie nie zawsze są aż tak czyste, jakby się chciało, ale nie są to słuchawki muzyczne. Można w nich jak najbardziej posłuchać muzyki, obejrzeć film, ale przede wszystkim największe zastosowanie znajdą w grach. I w grach faktycznie spisują się nieźle. Tak więc, moi drodzy, podsumowując. Słuchawki Genius Lihas mają pewne zalety, pewne wady, ale sumując to wszystko razem i biorąc pod uwagę cenę tych słuchawek i w miarę dobrą jakość wykonania, myślę, że są jak najbardziej warte polecenia. Przypomnę, 80 zł za słuchawki dla graczy z całkiem dobrym mikrofonem, dość wygodne i w miarę przyzwoicie grające. No i okej, na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji, zapraszam też do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam Was, cześć!